Cześć! Dziś na naszym kanale zupełnie niezwykły świąteczny odcinek poświęcony wyjątkowej rybie, która od wieków gości na naszych polskich stołach nie tylko od święta. Opowiem Państwu o śledziach, jednej z niewielu ryb, której spożywanie nadal jest eko, a do tego wyjdzie nam na zdrowie. A wszystko to przy okazji premiery wyjątkowej książki pod tytułem Ambasada śledzia Marty Sawickiej i Filipa Danielaków, którzy od ponad dekady prowadzą w Polsce restobary, gdzie serwują śledzia w wielu ciekawych odsłonach. Czy wiedzieliście wcześniej, że nie tylko Polacy przypisują sobie prawa do śledzia jako potrawy narodowej? Jak się okazuje, naszym ukochanym śledzikiem od wielu wieków zajadają się również Holendrzy i Duńczycy. Japończycy uwielbiają śledziową ikrę, a berlińskie rolmopsy i bismarki do dziś są dla Niemców rarytasem. Śledziem zajadają się jednak nie tylko ludzie, szaleją za nim również orki i foki, ale to, co czyni śledzia wyjątkowym, to nie tylko jego smak. Niepowtarzalna konsystencja i ogólnodostępność. Ryba ta ma również niezwykłą historię i niezliczone właściwości odżywcze. Czy jesteście ciekawi, czym może Was zaskoczyć śledź? Posłuchajcie. Badania wykazały, że śledź stanowi element ludzkiej diety już od czasów prehistorycznych. W polskiej wsi Żucewo nad Zatoką Puckią, dawnej osadzie rybaków i łowców fok, odnaleziono szczątki śledzi sprzed aż 3800 lat. Z tego wynika, że jedzenie śledzi mamy w genach. I dobrze, bo to ryba o ogromnym znaczeniu dla kultury i rozwoju gospodarczego nie tylko krajów basenu Morza Bałtyckiego, ale i całego świata. Śledź od pokoleń był dostępny i kochany przez wszystkich, biednych i bogatych, bo jak się okazuje, tego samego śledzia jadał przed laty lud i królowie. Dziś śledzik jednoczy rodziny biesiadujące przy wigilijnym stole, no bo któż z nas wyobraża sobie wigilię bez tej tradycyjnej potrawy postnej? Pewnie niewielu z Was wie, że śledzie możemy rozróżnić na wiele sposobów. Jeśli weźmiemy pod uwagę gatunek, będziemy mieli do czynienia ze śledziem pacyficznym, bałtyckim, obłym, patagońskim i złotośledziem. Z kolei moment połowu i dojrzałość śledzia wskaże nam na różnicę pomiędzy matiasami, ulikami, szmalcówkami, mleczakami, ikrzakami, krawatami oraz śledziami pustymi lub suchymi. Ze względu na sposób przyrządzenia wyróżniamy śledzie zielone, moskaliki, bismarki, rolmopsy, piklingi, kipery i śledzie czerwone. Dużo tego, prawda? Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek, które szykuje dla nas śledzik. Śledź to zdrowie! Wielu z nas poszukuje recepty na długowieczność. Sekretem Holenderki Hendrikie van Andelschipper, która dożyła aż 115 lat, było spożywanie przynajmniej jednego śledzika dziennie. Skąd jednak przekonanie, że to właśnie śledzik przedłużył jej życie? Śledź jest rybą tłustą, ponieważ zawiera średnio 12-15% tłuszczu, ale jednocześnie jest rybą niskokaloryczną, bo w 100 gramach znajduje się jedynie 160 kalorii. Warto jednak pamiętać, że tłuszcz rybi zawiera cenne kwasy omega-3, które odpowiadają za spalanie tłuszczu i pomagają w odchudzaniu. Warto więc sięgać po śledziki, kiedy jest się na diecie. Potwierdzeniem tej teorii może być dla niektórych fakt, że osobisty lekarz kanclerza Bismarcka kazał mu walczyć z otyłością dietą ze śledzi. Oprócz tego są one bogate w antyoksydanty oraz w niemal wszystkie potrzebne nam do utrzymania dobrego zdrowia witaminy. Witaminy A, D, E i K oraz szereg witamin z grupy B, w tym witaminę B1, B2, B3, B6 i B12. Żeby tego było mało, mają w sobie kwas foliowy, a więc należą do nielicznych ryb, które mogą być spożywane przez kobiety w ciąży. Ważną informacją jest również fakt, że śledź ma w sobie mało rtęci, której tak bardzo obawiamy się dziś w rybach. Znajdziemy w nich za to wapń, fosfor, potas, magnez, cynk, żelazo i oczywiście jod. Wszystko to sprawia, że zjedzenie przynajmniej jednego śledzia dziennie gwarantuje nam utrzymanie zgrabnej sylwetki, wzmocnienie odporności, poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego oraz poprawę nastroju. A wszystko to, ponieważ śledzie wpływają na zwiększenie poziomu serotoniny, dopaminy oraz endorfin. Ta funkcja przyda nam się szczególnie w czasie zimy i słoty, kiedy jest nam smutno i potrzebujemy czegoś, co nas rozweseli. Większość z nas sięga wtedy po czekoladę, ale zamiast tego, co powiecie na śledzia w czekoladzie?
Kto nie próbował, niech koniecznie sięgnie do książki Ambasada Śledzia po przepis. Z tego wniosek, że zamiast po suplementy często warto sięgać po dużo śledzia, najlepiej świeżego lub zasolonego. Z kolei jeśli są Państwo ciekawi śledzia i macie smaka na więcej ciekawostek, zapraszam do lektury książki Ambasada Śledzia wydawnictwa Zwierciadło, w której oprócz wielu informacji, pięknych zdjęć i zaskakujących historii znajdziecie Państwo ponad 60 pysznych przepisów na śledzia. Mój apetyt rozbudził szczególnie śledź na ostro w burakach i truskawkach. Oj tak, dobrze Państwo słyszeliście. Przepyszny śledź w truskawkach, którego możecie skosztować sezonowo w jednej z filii restobaru Ambasada Śledzia. Mam nadzieję, że przekonałam Państwa, że śledź to samo zdrowie i nie zabraknie go na Waszych wigilijnych stołach. A teraz opowiedzcie mi, jaką potrawę wigilijną lubicie najbardziej? Dzięki za uwagę. Wszystkim fanom projektu Natura życzę wesołych, spokojnych, smacznych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Bądźcie zdrowi. Pozdrawiam.